Na początku lat 30. amerykańskie wojsko posiadało jedynie małe ilości przestarzałych czołgów. Opracowano wtedy czołg M1. Pojazd był uzbrojony jedynie w 3 karabiny maszynowe i powstał w liczbie nieco ponad 100 sztuk. Kolejnymi czołgami były M2 Light Tank i M2 Medium Tank. Oba czołgi w momencie wprowadzania do służby były już nieco przestarzałe. Amerykanie zrozumieli to, kiedy zobaczyli w akcji czołgi Panzer 3 i 4. Szczególnie duże wrażenie zrobił ten ostatni, uzbrojony w armatę 75 mm. Amerykanie także postanowili zbudować czołg 75 mm działem umieszczonym w wieży. Z tego projektu powstał później M4 Sherman. Na wprowadzenie go do służby potrzeba było czasu, a tego Amerykanie nie mieli. Postanowiono stworzyć pojazd przejściowy. Stworzono go na bazie czołgu M2. Zmodyfikowano jego podwozie, wieżę pozostawiono bez zmian z tą samą armatą. 75 mm działo zmontowano w sponsonie po prawej stronie kadłuba. Ograniczało to mocno kąt rozstrzału. Głównym jego zadaniem było niszczenie umocnień i stanowisk ogniowych za pomocą pocisków ładunkowo-burzących. Ponadto pogrubiono pancerz. Na wieży umieszczono kopułę dowódcy z przeciwlotniczym karabinem maszynowym. Powodowało to wrażenie, jakby czołg miał dwie wieże, jedna na drugiej. Wersja ta została nazwana M3 Lee na cześć generała Konfederacji Roberta Lee. Prototyp został ukończony w marcu 1941. W tym czasie wojsko brytyjskie potrzebowało szybkiej dostawy sprzętu, w tym czołgów. Zwróciło się w tej sprawie do Stanów Zjednoczonych z zamiarem produkcji własnych czołgów w ich zakładach. Amerykanie zgodzili się na dostarczenie czołgów pod warunkiem, że będzie to ich własna konstrukcja. W swojej wersji Brytyjczycy wprowadzili na kilka zmian. Główne zmiany zaszły w wieży, która została przekonstruowana i pozbawiona nadbudówki. Znalazło się w niej miejsce na radiostację, dzięki czemu załoga zmniejszyła się z 7 do 6 osób. Działo 75 mm zamieniono takie o takim samym kalibrze, ale dłuższej lufie. Także armata 38 mm została zmieniona w zależności na M5 o krótszej lufie lub M6 dłuższej. Tak zmieniony pojazd otrzymał nazwę M3 Grand. Pancerz czołgu wynosił do 51 mm przód wieży i kadłuba. Za napęd odpowiadał silnik o mocy 400 koni mechanicznych, a niektóre wersje posiadały nawet 425-konny. Pozwalał maksymalnie osiągać 38 km na godzinę przy zasięgu od 180 do 240 km. Pomocniczym uzbrojeniem było 2 do 4 karabinów maszynowych. Masa wynosiła od nieco ponad 207 do ponad 30,5 tony. Wysokość wynosiła 3,12 m, długość 5,64 m, a szerokość 2,72 m. Powstało łącznie 6258 czołgów, z czego ponad 2,5 tysiąca trafiło do Wielkiej Brytanii, skąd potem prawie 1400, a po uwzględnieniu tych stoniętych w konwojach niecałe 1000 do Związku Radzieckiego. Powstało wiele wersji czołgu o nitowanym bądź spawanym pancerzu, a także na przykład z atrapą działa lub zbudowanym na jego podstawie dziele samobieżnym z armatą od 76,2 mm do 155 mm. Czołg walczył głównie w Afryce, gdzie ujawniły się jego wady, takie jak zbyt duża wysokość, słabe uzbrojenie przeciwpancerne, a później także słaby pancerz. W Związku Radzieckim używany był głównie w jednostkach tyłowych. Dorobił się tam także nazwy grobu do 6 osób. Wraz z wprowadzeniem większej ilości Shermanów, czołgi te sukcesywnie wycofywano. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, możesz zostawić łapkę i suba i napisać w komentarzu propozycję na kolejny odcinek.